Witam Was serdecznie. I Wam powiem, jak zapetlować na sucho. Tu mamy schab, tu mamy karczki. Schab ja petluję tak, że robię mieszankę 20 g peklosoli na kilogram schabu i dodaję 2 gramy cukru na kilogram schabu. Robię taką mieszankę i po prostu nacieram schab. W zależności jakiej macie pojemnik, możecie sobie go pociąć na mniejsze kawałki. Nacieram, wkładam do lodówki bez pakowania próżniowo, do boksa przystosowanego do żywności i po 7 dniach możemy wędzić. Tak to bieżnie wygląda. Nie będę Wam tego pokazywał, bo to na wielu filmikach widać, nawet na moich. Mam tam na nagrania o pakowaniu na sucho. Karczki robię podobnie, tylko z tym, że karczek najlepiej jest nastrzyknąć raz w środku taką 70% z solanką, czyli tam 70, niecałe 70 gram na litr wody i możemy dać zamiast 20 gram soli, możemy dać na przykład 18 gram soli. Ja akurat daję 20, bo nie czuję wielkiej różnicy w solności, dlatego że na szczyk robię tylko raz i nieduży. Czemu robię na szczyk? Na szczyk robię, żeby w środku nam błony po prostu w środku się zapeklowało, bo z kaczkami jest tak, że czasami na sucho się potrafią nie zapeklować 3 tygodnie, a czasami 7 dni są zapeklowane. Więc żeby mieć pewność, to po prostu robię na szczyk środkiem, żeby tam jednak weszło trochę tej peklosoli. Tak to bierze wygląda. Czyli schab i jeden karczek będzie peklowany na sucho, a ta sztuka będzie natarta z solą kłodawską, niejodowaną. I tutaj dam 5 gram cukru na kilogram też. I to będzie 3 dni w tej soli i potem będzie szła do dojrzewalni. Będzie robiona na dojrzewająco. Jeszcze nie wiem, czy ją będę wędził, ale raczej spróbuję, będzie bez wędzenia. Czyli na naturalną treścią. Jak wygląda u mnie dojrzewanie, to Wam pokażę. I to tyle. W sumie to wszystko. Jak wędzić wiecie, nie? Jak widzicie, mam też przygotowane, to jest sól kłodawska, 30 gram soli kłodawskiej na kilogram i 5 gram cukru. Ja mam taką specjalną tutaj tą z taką kratką oryginalną, że woda będzie spływała pod spód, że to co będzie, a im mniej wody, tym lepiej dla nas ogólnie. Także zostawiam to na kilka dni. Powinno być ze 4 dni. 4 dni, no 4 dni musi być, bo ma... Mamy dzień na kilogram średnio, a mamy 3 kilo karczek, więc minimum 3 dni, a ja zostawię 4 dni, zanim przejdę do następnego etapu. W brytwance, tak? W brytwance. Witam Was, kolejny etap. Tu jest mój karczek, który będzie dojrzewający. Ja go teraz tutaj, tu mam też wzięte. Tam zleciała woda. Teraz wyleję. Przyprawiam tym z powrotem, nadal jest soli, może go tu. Zjadam go. I teraz tutaj posypię go, powracam ziołami. Jak jest na samej soli kłodawskiej. Siedem dni był, uciekał tutaj i marynował się, bo na soli to się marynuje. Mamy nawet przyprawy. Tu siedzi kolejne 7 dni w przyprawach w lodówce.
potem go opłukam. Ale bardzo fajne. Kupiłem gdzieś sobie do chęci. Charity. Fajna sprawa. No i wygląda to tak. To jak jakiś płyn zleci, to pod mięso. Mięso jest na kratce. To bierze, wygląda i ląduje z powrotem w lodówce na kolejne 7 dni. Witam Was serdecznie. Zaglądamy do mojego tego schabu w przeprawach, który będzie szedł jako dojrzewający. Ja teraz był w przeprawach 2 tygodnie, ogólnie jest 3 tygodnie w soli. Teraz go opłukam z tych przypraw i wyląduję w dojrzewalni. I ogólnie będzie tam dojrzewalni z 3-4 miesiące, zanim będzie degustacja. To na tyle w sumie. Krótki wstęp. Zapraszam Was do odwiedzenia kanału Bill's Food. Kanał prowadzi Dave od nas z grupy. Bardzo fajne nagrania. Bardzo fajne nagranie, jak przygotował łososia do wędzenia. Także kanał będzie się rozwijał. Także mam nadzieję, że tych nagrań będzie więcej i że znajdziecie tam dużo, dużo treści. I że też Dave będzie nagrywał nagrania do nas na grupę, na kanał Wędzenie Bractwo UK. Także zapraszam Was na jego kanał. Witam Was. Chciałem Was zachęcić do odwiedzenia kanału Piotra Wędka z Cornwalli. Bardzo fajne nagrania, nie tylko o wędzeniu. Nagrał również filmik, jak zbudować podobną wędzarnię. Zapraszam Was serdecznie na jego kanał. Możecie go znaleźć na grupie Wędzarnicze Bractwo UK i być może zagości również na naszym kanale na YouTube. Trzymajcie się. Zapraszam Was do odwiedzenia sklepu Dot Eat at Home. Jako członkowie grupy Wędzarnicze Bractwo UK macie rabat 5%. Zachęcam Was tam do zakupów. Sklep jest dosyć bogato wyposażony w artykuły do spiżarni, słoiki, butelki, puszki, zamykarki do puszek, sól peklować, czyli macie od pieczenia chleba, od spiżarni, od weków, robienie wina, robienie piwa, robienie serów, no wszystko, co sobie tak możecie wyobrazić, co byście chcieli zrobić w domu, nie wiem, własne piwo, własne wino, własne destylaty jakieś inne, ser, chleb, czy uwędzić wędliny, wszystko tam znajdziecie, przynajmniej większość rzeczy tam znajdziecie. Wysyłka na terenie UK to jest chyba w 48 godzin. Także nie ma problemu. Do mnie idzie trochę dłużej, no ale ja Irlandia Północna. Zapraszam Was serdecznie do skorzystania z oferty sklepu. Ja na przykład wybierając kupno na eBayu wolę kupić u nich, bo wspieram naszą społeczność. Tak to przynajmniej wygląda z mojej perspektywy. I pamiętajcie, macie 5% rabatu do normalnej ceny. Trzymajcie się ciepło.